Witajcie, dzisiaj polecimy klasykiem, czyli Pecunia non olet, pieniądze nie śmierdzą. O genezie tego powiedzonka powiedziano już wiele, więc ja nie będę się powtarzał, ale pokażę wam coś fajnego. W księgozbiorze naszego wydziału znajduje się skrypt Historia Prawa Rzymskiego, sporządzony na podstawie wykładów Marcelego Chlantacza, profesora Uniwersytetu Lwowskiego w roku 1904. Jest to odbitka litograficzna, którą przygotowali studenci Bratnia Pomoc. No i teraz tak, no nie każdy mógł taki skrypt przygotować, nie każdy mógł taki skrypt rozpowszechnić. Widzimy tutaj sprawców tegoż właśnie przedsięwzięcia, czyli pana Wojnara i pana Grzeszczuka, słuchacze praw. Natomiast egzemplarz miał u siebie niejaki Wiktor Koch, urzędnik skarbowy. Tutaj widzimy również pieczątkę z jego biblioteki osobistej. A troszeczkę dalej widzimy pieczątkę słuchaczy praw, pana Wojnara i pana Grzeszczuka. Jeżeli skrypty były zaopatrzone w taką właśnie pieczątkę, można było je legalnie sprzedawać i legalnie kupować. Nielegalne były ścigane, można powiedzieć. Wydaje mi się, że obaj panowie biznesmeni odpalali jakąś działę swojemu profesorowi, albowiem, jak wiadomo, pecunia non olet.